Hej wszystkim, jestem Dis, to jest nowa muzyka, a to jest ręka Boga, która kradnie mi właśnie syna i jedyne co był w stanie powiedzieć ojciec to cholera. Zanim jednak zaczniemy Happy Wheels, chciałem wam powiedzieć, że jest nowa seria, zapraszam was, link jest na dole w filmie, na filmie macie link, możecie kliknąć, wam się wyświetli w nowym oknie, jeżeli wam się spodoba, zostawcie lajka i podajcie znajomym. Jest jedna rzecz, którą chciałem wam spytać was w komentarzach, czy chcecie, żeby w każdym nowym odcinku Happy Wheels była nowa piosenka, taka jak ta, tak, ta super piosenka. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało i teraz ruszajmy, level nazywa się Irresponsible Ninja, tam coś się w krzakach ruszało, mam nadzieję, że to nie jest żaden pedofil. What? Na szczęście mój refleks pomógł mi go zniszczyć. Teraz niszczym rycerz. Śpi tam sobie spokojnie. What? To są cesarscy. To są cesarscy ze Skyrima. Wow, z buta wjeżdżam, ale trochę mi to wjeżdżenie nie wyjechało. To jakieś tam w tych hip-hopowych piosenkach tak to brzmiało. Takie Remedies. I co myślałeś, że headshota to mnie trafisz? Ale nie, ja się jeszcze nie poddałem. Jeszcze nawet wiesz, że mnie trafią. Oczywiście dostałem w głowę. O nie, znowu pedofil nas atakował. O, Excalibur. Czyżbym mógł go wyjąć? Oczywiście, że nie. A teraz pokonam cię, zwyły rycerzu, moją ręką, trzecią ręką pawia. Jeżeli oglądaliście Krowę i Kurczaka albo Jałmłosica, to wiecie o co chodzi. Oczywiście musiałem z czymś skończyć w dupie, bo inaczej to by nie mogło tak zdarzyć. Pokonam cię, łosie moją... Aj, trochę mi się to bardziej wbiło. Muszę pokonać jeszcze jedną osobę, żeby dokończyć mój trening i... Ach, pokonałem cię. Pokonałem cię, dobra robota, ziomuś. Zwaliłeś tego noba. Chodźmy do menu. No teraz się przejdziemy BMW M3 GTR. O, z Need for Speed was most wanted. Ja się ruszam, ja jeżdżę. Nie wiedziałeś, że BMW dodało... to chyba była czołówka. Nie wiedziałem, że... Czemu to już nie jedzie? To wcześniej nie jechało, teraz nie jedzie. To już nie chce jechać. Serio, to już nie chce jechać. Testuj hamulce. Nie, tak jak umrzeć w takim prostym levelu. O, udało się. Ja latam. Kawaj. Nie ma to jak dachowanie BMW. Dokładnie. Właśnie wracając do tego tematu, o którym chciałem się spytać, to czy według was BMW wprowadziło jakieś unowocześnienie? Nie wiem, zamiast nitro może wprowadzono teraz silniki rakietowe napędzane paliwem rakietowym, czyli BMW jest sponsorowane przez NASA. Oj, backflip BMW. Oczywiście randomowa, kwadratowa chmura musiała przeszkodzić nam w próbnej jeździe nowym autem. Tym się nie da sterować, wiecie? Chciałem tylko powiedzieć, że tym się nie da sterować. Tym się nie da sterować. Sądzicie, że ja trochę spadłem? Myślę, że spadam w otchłań. Jednocześnie sprawdźmy to jeszcze raz. Może to się uda zrobić? Chwila, to sprawdzę tylko. Byłem mało przekonany do tego, czy mi się nagrywa dźwięk z mikrofonu. I teraz trzeba to zapaść, bo trzeba zapaść kierownicę. Ale... O, dokładnie tak trzeba zapaść. Dobra, teraz będę trochę lżej to robił. Uuu, wylecieliśmy! Nie wiem. Ja to wygrałem. Wy tego nie widzieliście, a ja to wygrałem. Mamy rzut... Oj, to nie są neonowe miecze. Trzy mnie zawsze kłamczuszkują i to nie są neonowe miecze! Oj, czemu ten pedofil robił dziecku krzywdę swoim siusiakiem? Weźmie tą rękę, Mikołaju. Jak można przegrać na takim levelu jak ten? Na szczęście mi się to udało. Znaczy, udało mi się to rozwiązać. Widzicie, bardzo łatwy sposób na to, żeby wygrać. Oszukista, Dis, oszukista. Wygrałem. Nie zabrałem ze sobą niestety miecza na pamiątkę, a fajnie było mieć taki miecz na pamiątkę. Surfujemy na neonach. Kocham takie rzeczy jak surfowanie na neonach. To jest bardzo przyjemna rzecz, jeżeli jesteście zdecydowani, możecie to zrobić albo i umrzeć na tym przy okazji. Także powoli. Wszystko da się naprawić. Ja to naprawię. Tym razem na pewno polecę dobrze. Jezu, dostaję powoli już oczopląsu. Jest taka tęcza i aha, tęcza. Jest jeszcze jakaś muzyka, by się przydała z Jankata albo i nie. Bo już skończyliśmy jednak level i win! Nie wygrałem? Nice, i byłem lepszy niż Happy Wheels i szybciej wygrałem. Ja mogę chodzić. Nie, to jest jeden z tych leveli. Impossible. Hi! Oj, i to jest niemożliwe. Ten, 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 ten. Oh no! Wygrałem i usiadłem od razu na tym.
Cóż za elokwencja. Chsunobu po tej emotikonie zrobił ten level jakiś bardzo zły dzieciak. Time for Neon Pogo. Czy sądzicie, że jest czas na Pogo? Ja tak. No, myślisz, że jakimś nobem jestem? Co myślisz, że jestem jakimś getting there? To pewnie reklama banku Getting Bank, ale to się wytnie. Albo i nie. Nie wiem. Chyba nie. Awesome. I'm so awesome. Patrzcie na spytę Bogełę, jak magik w piosence jestem Bogełę. Wow, 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 nie wyszło. Harder. Push it harder, yeah, push it harder. Zaraz pewnie zostanę wycięty i wsadzony do jakiegoś pornosa, znając życie. I polskie realia. Uo. Myślę, że to trzeba zrobić przodem bardziej. Albo? A, bo jednak nie. Zobaczcie, jak przeskoczę to wszystko naraz. Wolę się upewnić, że to przeskoczy wszystko naraz. I widzicie, jestem lepszy niż Chuck Norris, bo przerzuciłem to. Oczywiście w moich widzach jest Chuck Norris, chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że jestem lepszy niż on. Możecie go o to spytać, czy jestem lepszy niż on. A chyba jestem lepszy niż Chuck Norris. Przynajmniej jestem młodszy, przystojniejszy. Bardziej sprawny seksualnie. Jet full or not jet full? Co my tu mamy za fajny level, tak żebym po prostu widział. O, widzę jakiś fajny level, a zaraz z niego zagramy. Jetfall, Companion Cube. Nie mówcie mi, że to będzie to? Tak, to jest to! To jest Cube z Portala. O, wiecie co, te levele głównie są po to, żeby ostresować nas, takie jak właśnie surfowanie na neonach. Oczywiście koleś zapomniał sprawdzić, czy na pewno to się da przejść. Nie da się da. Tu chodzi głównie o to, żeby po prostu rozwalać rzeczy. Tak, właśnie o to chodzi. Zabij się, chłopie, no kurde, wisiał w powietrzu, jak jakiś cep zahaczył się o powietrze. I... O, niespodzianka. Jestem wielką kupą gówna. What? Prawie mnie to rozwaliło. Chociaż jestem po prostu wielką sześcienną. Wielkim sześciennym klockiem z sercem. What? O, prawie wszedłem w to. Wiecie co, mam świetny pomysł, jak temu zaradzić. Widzę, że tam jest boombox, tak by the way. Chyba szczątki waszych przyjaciół posłużyły się do czegoś innego. Ciekawe, czy to na mnie spadnie z powrotem, nie? Shape Limit Witch. Nie dziwię się, że jest limit, skoro tyle gówna zostało wsadzonego w ten level. Ski jumping, oh yeah! Witam was w Ski jumping, Adam Małysz! I ja nienawidzę grać skoki. Zawsze w skokach mi szło źle, zawsze blisko skakałem. Może teraz to zapasa przeminie. Co by na to? Szusuj. Ale o jeszcze sobie przypominam, to w skokach narciarskich nie ma kolców. Przynajmniej nigdy ich nie zauważyłem. Chyba trochę źle skoczyłem. Ła! Moje narto! Moja narto! 120 metrów i tak nie ma źle. I tak lepiej skaczę niż Ahonen. Źle skoczyłem. Jeszcze raz. Trzeba tutaj bardziej... O to chodziło, tak, dokładnie o to chodziło. Ja lecę, bo chcę i 170 metrów prawie. Oceńcie ten skok, może wy macie lepszy skok. Level nazywa się Ski Jumping, jest z dzisiejszych, dzisiaj jest który, nawet nie wiem. Dzisiaj jest 02, 011, a po amerykańsku. Czy mogę to przetrwać? I zobaczcie sobie później, czy wam też dobrze pójdzie. Play now! Więc lecimy. Czy mogę to przetrwać? Myślę, że użyję tej postaci Responsible Dead i dobrze trafiłem, chyba? Albo i nie? O, jednak dobrze trafiłem. I czy mogę to przetrwać? Oj, rozwaliłem szybę. Wow, i harpun. To chyba nie miało się tak skończyć, kiedy starszek jest z nami, przejechałem go. Sądzę, że tego nie mam pokonywać backflipem i sądzę, że mówię dziecko, powinno się na coś przydać w końcu, ale zapomniałem, jak się je wyrzucało. Oj. Znak zwykle skończyłem z czymś w dupie. Weź się wyjmij i mnie denerwuj. Oczywiście, jak zwykle musiałem ten level zdupić w bardzo, bardzo interesujący sposób. Wystarczyło to przyjąć po prostu, tak jak się przejeżdżało, ale... Nie wiem, czy do końca przetrwałem, czy nie, bo z jednej strony wygrałem, ale z drugiej strony nie przetrwałem żywy do końca. Zabij ich wszystkich, nie. O, Useless Mouth Matchy. Myślałem, że to będzie bardzo interesujące. Priviet! Priviet! Eto mój perw level. Hadej z tebe ponrawicja. Mój level.
Nie, to jest po rosyjsku. Idziemy stąd. Revenge of the Gnome. Czyli czas na zemstę gnoma? Wow, bardzo ciekawy level, jeżeli chodzi o ilość profitów w tym. Au. Oh. 5 piłek. Wow. Win. Czemu nie można wygrać? Pedagoga. Czy on właśnie wbił mi się z czymś bardzo dziwnym? Pomoże mi stąd wyjść, mały gnomie? Gnomie! Czemu to się teraz szybciej kręci? Czy to zaraz mnie zabije? O! Gnomo Miser 3000 loading. Chyba coś sobie zaspoilerowałem. Nie ma co jakby wypaść takiego levela jak ten. Raining gnomes, win unlock. Czyli najpierw trzeba unlockować win. O! Nie! O, to jest fajne. Chyba się przydało do czegoś. Gnomo Miser 3000. O, to właśnie do tego! Loading. To chyba właśnie... Widzę moją głowę. To nie jest chyba zbyt dobra rzecz. O, stałem się gnomem. You have been gnome, tam chyba pisało. Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać, bo szybko level zacząłem. I... Pa, 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 pa. Trzy piłki, nie, błagam, tylko nie znowu, nie prędkość tego gówna. 5 piłek. Wii! Prawie win. Bo! Znowu liżę dupę komuś. Znowu, ty liżesz dupę ludziom normalnie. No dobra, tym razem na pewno się uda. Raining gnomes. Myślę, że tam były sztylety w środku. Na pewno tam były sztylety w środku, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Pedagnom! Znowu. Myślisz, że ja przejdę ten level kiedyś? Kiedyś? Please play with sound. Nie zagram. Gnomomizer. Nie. To ten wiatrak tutaj. Zaraz by się nam tutaj przydał jakiś zapomnienie. O, o. To nie brzmi zbyt dobrze. Sądzę po prostu, że gnomy mnie nie lubią bardzo. Jeżeli zobaczę gnoma w jakiejś grze, to pamiętajcie, że mam go zabić. Win unlock nareszcie, czyli mogę już to przejść. Kurde, nie! Idź sobie stąd. Bat knife. Jeszcze raz spróbuję to zrobić, jeżeli mi się tym razem nie uda, to serio. Idę do tego levela, który chciałem wam pokazać. Pewnie przyjdzie mi miliardy widzów przez to. Patrzcie, wow, 5 piłek. Kręci się wiatrak, kręci się wiatrak. Ja się nie poddam tak łatwo. Dobra, nie, ja sobie nie poradzę z tym levelem, niestety. Tym razem poniosłem porażkę, możecie sobie zanotować to. A tymczasem sprawdzimy sobie, jak żyje typowy creeper z Minecraftów. Witam, jestem Steve Creeper. To jest moje życie. No i spację, żeby zacząć. Jestem creeperem z wiatraczkiem w dupie. Jestem zwykłym creeperem, który sobie chodzi, ale jak zwykle muszę coś spieprzyć. I mam magiczne nóżki, które mnie poprowadzą wszędzie, gdzie tylko tego pragnę. Wow, plaża. Chodźmy popływać. Za spełnianie jakiegoś kota trafimy. O, jest gravel. Czyżby domek z gówna? Oczywiście, inaczej nie można było pomyśleć, jak zgadnę. Oj, Tobi, myślałem, że tutaj będzie na przykład, nie wiem, jakiś inny polski Minecraft. Nie pokonasz mnie! Pokonał mnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Happy Wheels. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i podajcie znajomym. Do zobaczenia kolejnym razem. Pow!